Szczęść Boże, Maria Kaliściak, zapraszam na prognozę pogody. Na wschodzie i początkowo w środkowej Europie wyższ, nad pozostałym obszarem kontynentu niżej z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody nad Polską początkowo kształtować będzie wyższ nad Ukrainę, a następnie płytka zatoka niżowa. Do kraju napłynie cieplejsza masa powietrza. Dziś pogodnie w zachodnim pasie kontynentu. Na pozostałym obszarze więcej chmur z opadami deszczu w Bukareszcie i Atenach. W Moskwie śnieg i tam również najchłodniej, 2 stopnie na plusie. Zdecydowanie cieplej na południu, od 17 do 19 stopni. A w Polsce nie aż tak ciepło jak na południu Europy, ale również całkiem przyjemnie. Na słońce mogą dziś liczyć mieszkańcy wschodu, centrum oraz południa Polski. W pozostałych regionach więcej chmur, ale raczej bez opadów. Wyjątkiem będzie Warmia i Mazury oraz Pomorze Zachodnie, gdzie możemy spodziewać się lokalnych opadów deszczu i mrzawki. I w tamtych rejonach również najchłodniej 6-7 stopni. W pozostałych częściach kraju spodziewamy się od 8 do 10 kresek na plusie. Powieje słaby, zmienny wiatr, ciśnienie nieznacznie będzie się wahać, a na barometrach 1012 hektopaskali. I na koniec jeszcze przegląd regionów. Zapraszam.